Na jesiennych targach książki w Warszawie, na stoisku wydawnictwa LTW, takiego, można powiedzieć, patriotycznego wydawnictwa. Moim gościem jest pani? Maria Jastrzębska, dzień dobry. Pani Mario, proszę powiedzieć, jakież to ciekawe, nowe, albo te, które najbardziej państwo chcieliby polecić książki, goście targów będą mogli znaleźć na państwa stoisku? W naszym stoisku jest bardzo dużo książek historycznych. Niektóre są nadal aktualne w dzisiejszych czasach. Mamy książki profesora Wieczorkiewicza przede wszystkim, które zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem i popularnością. Ostatnio bardzo aktualny tytuł Sowiety, jak sądzę. Także to jest jakby podstawa historyczna. Poza tym mamy książki mówiące o na przykład sprawcach operacji. To też jest szkice. Operacja Polska 1937-38. Pierwsze etniczne ludobójstwo sowieckie, którego padli ofiarą Polacy. Tak jest. W tej książce jest portret ludzi o określonej mentalności, osobowości, światopoglądzie, więc to jest warte zajrzenia na pewno. Poza tym mamy nowość, książkę o Józefie Mackiewiczu. Jest to druga jakby książka napisana przez tego samego autora, czyli przez Grzegorza Łukomskiego. I ta książka mówi jako Józef Mackiewicz jako intelektualista, a ta Józef Mackiewicz antykomunizm. W związku z tym jest też jest antykomunizm jako imperatyw kategoryczny, więc jakby to są dwie rzeczy warte oczywiście obejrzenia. Zapraszam serdecznie. Są też książki, nie tylko sama historia, ale także książki autorów, którzy byli skazani na zapomnienie w czasach komunistycznych, między innymi Sergiusza Piaseckiego, ale także wielu innych autorów, i widzę też, że są takie rzeczy bardzo aktualne, jak o wywiadzie, między innymi książka, która niezwykle mnie zainteresowała, bo książka wnuka Bolesława Piaseckiego, też Bolesława Piaseckiego, Kontrwywiad, atak i obrona, więc widać, że duch w narodzie nie ginie. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia stoiska wydawnictwa LTW.